Nie milkną echa podziału pieniędzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Samorządowcy z miast i gmin, które nie dostały ani złotówki, nie kryją rozgoryczenia. Tu wyrażam nie tylko swoje zdziwienie, ale oburzenie, również oburzenie moich mieszkańców mojej gminy, niewielkiej gminy 10-tysięcznej, że w ten sposób rząd w takich okolicznościach, w ten sposób jest w stanie podzielić środki, które mają, o ironio, służyć wszystkim nam, całemu społeczeństwu do walki z pandemią. Gdzie tu jest zasada równego, sprawiedliwego czy proporcjonalnego podziału tych pieniędzy? To była druga transza rządowego funduszu. Gminy składały wnioski o dofinansowanie zaplanowanych inwestycji, a rząd w formie konkursu wybierał te, które chce wesprzeć. Bielsko-Biała, Sosnowiec, Czelać, Będzin czy Chorzów będą musiały poradzić sobie bez pieniędzy z funduszu. Największy problem mają samorządowcy z Zagłębia Dąbrowskiego. Nasze dzieciaki w domu dziecka wygrywają, dbają i jak również walczą na tym polu, można powiedzieć, boiskowym z różnymi osobami i osiągają duże osiągi. W związku z tym chcieliśmy ten kompleks boisk sportowych przygotować dla nich tak, żeby mieli godne warunki do tego, żeby mogli sobie rozgrywać swoje rozgrywki piłkarskie i na tym nam będzie zależało. Sosnowiec złożył wnioski na ponad 500 milionów złotych, ale żaden nie zyskał uznania premiera. Dochodziły do nas sygnały, że raczej chodzi o to, żeby to były inwestycje w przyszłości przynoszące dochody bądź oszczędności gminom, dlatego skoncentrowaliśmy się na budownictwie komunalnym, na termomodernizacjach, na oświetleniu energooszczędnym, na tego typu inwestycjach. Prezydenci wielu śląskich i zagłębiowskich miast zgodnie podkreślają, że kryteria podziału pieniędzy były niejasne i wybór inwestycji mocno uznaniowy. Na początku, kiedy podano kwotę, jaka będzie ogólna, nie mówiono o jakichkolwiek kryteriach, my złożyliśmy bardzo duże projekty z rzędu kilkuset milionów złotych, bo pewnie gdyby było jasno wiadomo, to zrobilibyśmy to też trochę inaczej. Bytom dostał 15 milionów na przebudowę kilku dróg. Są jednak miasta, które narzekać nie zamierzają, wręcz przeciwnie. Świętochowice dostaną 28 milionów, a Mysłowice 37 milionów. Prezydenci tych miast byli w honorowych komitetach poparcia Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. Nie odbieram tego w sposób osobisty, nie pokazuję również, że ja zrobiłem coś wyjątkowego. Po prostu przez wiele miesięcy spotykam się z przedstawicielami rządu, z przedstawicielami samorządu województwa śląskiego, a nawet z przedstawicielami metropolii i pokazuję, gdzie mamy ogromne problemy. Pokazuje też wyjście z tych problemów poprzez ciężką pracę. No i mam nadzieję, że zostało to docenione. 10 grudnia rozpoczął się nabór do kolejnej, trzeciej już tury programu pomocowego. Zasady będą trochę inne niż w drugim rozdaniu. Wojewoda dokona oceny merytorycznej tych wniosków pod kątem kryteriów, które zostały ujęte w uchwale prezesa Rady Ministrów. To są na przykład zrównoważony rozwój czy ochrona środowiska, a następnie wszystkie wnioski zostaną przesłane do kancelarii premiera i to premier będzie decydował, które środki otrzymają dofinansowanie. Nie wiemy tak naprawdę, na jaką kwotę może liczyć województwo śląskie, bo o tym decydować będzie premier. Tym razem samorządy mogą złożyć maksymalnie 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje. Do podziału na całą Polskę jest 1 650 000 000 złotych.